Neogotycki gmach elektrociepłowni na gdańskiej wyspie Ołowiance pochodzi z końca XIX wieku. To jeden z pierwszych poprzemysłowych budynków adaptowanych na cele kultury. Bryłę i elewację odrestaurowano, oczyszczając przyszłą filharmonię z dwudziestowiecznych nadbudówek. Z zewnątrz prawie nie widać zmian. Niewielkie uzupełnienia z wykorzystaniem szkła, takie jak kolebkowy dach nad wejściem bocznym, są na tyle przezroczyste, że prawie niewidzialne. Wewnątrz dokonano jednak znacznych wyburzeń, budując salę koncertową na 1000 widzów, a pod nią magazyn instrumentów. Podniesiony korpus sali znajduje się pośrodku budynku i przecina oryginalny skośny dach. Widownia z trzech stron otacza znajdującą się poniżej scenę, za którą ulokowano organy. Wnętrza filharmonii zdradzają współczesne pochodzenie. Eksponują także elementy starej architektury, takie jak hol wejściowy, szyb windy, czy niewątpliwie najciekawsza z ocalonych w dawnym gmachu przestrzeń za rozetą. Słabszą stroną wnętrz są nowe detale wyposażenia i wystroju, na przykład posadzki czy balustrady wykonane zbyt oszczędnie i z dość banalnych materiałów. Filharmonia na długo pozostanie ważnym elementem gdańskiego krajobrazu. Oby więc udało się kiedyś usunąć tandetny, promocyjny wyświetlacz psujący niepowtarzalną ekspozycję gmachu od strony Motławy.